Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś czas na kolejny draft i zabieramy się za drafty wysoko ocenione. Spróbujemy zrobić draft 120. Zaczynamy w tym roku od 120, czyli musi być minimum 87 rating składu plus oczywiście 33 zgrania. Dajcie znać, czy taki draft udał wam się, spróbujcie go zrobić. Wysyłajcie najwyżej na Instagramie, jeśli komuś z was się uda. Tymczasem smacznego, jak coś dobrego sobie jecie i lecimy z kolejnym odcinkiem. Zostaw mordo łapkę w górę i komentarz, byłoby mi miło, dziękuję. Dam sobie tak z 10 prób maksymalnie, mi się wydaje. Mamy draft 119, no nie, jednego brakło. Pierwsza próba nieudana, druga próba też nieudana, nawet Pep Guardiola jak tu wiedzie. Yeah, czyli to jest do zrobienia, tylko żeby te dwie karty sobie, no patrzcie ile tutaj może być kart takich słabszych. No, 4-3-3 bez, dobra biorę od razu, 4-3-3 bez CDM-a, jest dobrze. Ciężko, no nie mam nikogo na ławce lepszego. Brakło, no brakło jednej dobrej karty tak naprawdę. Ale szkoda. A może ofensywnie, 4-2-4. Cyk, na tym zrobimy. Ribery, pięknie, zaczynamy od niego. Na LW. Na drugiej stronie poproszę Messiego albo Salaha. Jest Messi, 8-8, ale mógł być lepszy, więc weźmy, Cole też mógłby być lepszy. Ale Cole to hero, więc będzie ulepszał nam zgranie. Pani Pop albo Milito. Dużo, ja bym brał dużo hero, ile tylko mogę, to mi poprawi to sytuację. Dobrze, co mamy dalej? Pan Moreno nie zgrywa się w ogóle na razie. Teraz tak, Endombele. Chyba tak. Tutaj pod Hiszpanię też można by podejść troszkę. Zróbmy tak, może Hiszpania. No, oj, Van Dijk 9-3 to jest bardzo dobre zawsze. Tylko teraz, żeby to zgrać wszystko, mamy też, patrzcie jak ładnie oni się połączą we dwóch. I teraz prawa strona. Znów idziemy chyba w reprezentację Anglii, bo wydaje mi się, że to najlepiej będzie oddawało. Chyba że Kunde weźmy Francuzów. Weźmy Francuzów pod Ribery'ego. Tak, to będzie zdecydowanie lepsze. Carvajal, ale ja chcę z tych Hiszpanów chcę zejść jakby. Bardziej w stronę Francuzów właśnie, tak jak mówiłem, widzicie? Wiem, że tu jest Guardiol, ale biorę Hernandeza, żeby Francuzów upchnąć trochę. I mamy też... Teraz tak, pan Leon. Albo Pickford. Pickford, więcej zgrania. Zaraz zobaczymy. Diabi, okej, no on na ST i to jest następny Francuz. Szkoda, że nie wziąłem tego bramkarza jednak, to byłoby wtedy lepiej. Dobra, czyli brakuje nam teraz środek, do ogarnięcia środek jest potrzebny. Szkoda, że on nie ma. No i teraz pytanie, kogo brać? Lyon? Czy nie? Dobra, Lyon niech będzie. Zwracajmy mocną uwagę teraz na środek pomocy. Na razie to mi to nic nie daje póki co. Messi. Ale ja nie wiem, czy Hendersona nie byłoby lepiej. Baltimore miała na SP, ale no i z kim ona by się połączyła? Muszę tutaj albo Francja, albo ty bez kitu, bo ona z Francji była. Czemu ja nie pomyślałem o tym? Ale jestem dzban czasem, przepraszam. Ajajajajajajaj. Ortega. Nawet z tą Baltimore to by się na razie nie udało. I znów ten środek. Nie mogę, cały czas mi środek psuje wszystko. Niesamowite to jest. Tego mamy Hiszpana tutaj. No ale do dwóch Hiszpanów. Co to musiałbym mieć trenera z Hiszpanii? I wtedy by mógł... Może... Jeszcze tak by można zrobić, ale Francuz znowu traci. No dobra, zobaczymy kogo nam odda. Endombele i by siadło, no wiesz. O, Lemar. Czy Lemar tutaj nie uratuje mi sytuacji trochę? Haha! Oczywiście, że tak. Pięknie. Dobra, 8-7 jest. Teraz to tylko utrzymać. Teraz same ocenki, kurda, to nie będzie takie łatwe. Już mnie tutaj próbują przytrolować. Dalej 87. SP mogę dać 80 za 77, racja, wrzucam od razu. Kiwior, przynieś szczęście, proszę cię. Proszę cię. Kubuś, proszę. O, polskie szczęście. O kurde. No nie, tracę. Dobra, ale mam 8... Sigma, biorę bułkę. Rzucam tak i siedzi. I nie siedzi. Jest, dobrze. Ej, już myślałem, że się nie uda. Już myślałem, że się nie uda. Mamy to, draft zrobiony. Draftik 120. 121 będzie ciekawy do ułożenia, powiem wam. Bo potrzebujemy rating 8,8. No, to będzie ciekawe. Polacy, rodacy, przynieśli szczęście. Zobaczmy jeszcze teraz na menadżera, kto by tu był. O, Arteta, pięknie, pasuje. Jeszcze nie czas na 121. Tak myślicie, że jeszcze za wcześnie? 120 ukończone. Challenge zrobiony. Za czwartym razem jest dobrze. Co my tutaj mamy? Samba. Laudrup i kto z przodu? Smolarek okocza. Możliwe, że przegram w pierwszej rundzie, ale to się nie liczy. Chodź. Ribery po krótkim. Tak jest. Ja chyba tego Ribery'ego trochę przesunę na atak, tak mi się wydaje. A to w przerwie, jak puścimy może Messiego jeszcze. Ciekawa ta formacja 4-2-4 jest, taka strasznie szeroka. Ohoho, Smolarek na 1-1. Szeroka jest bardzo i w środku mało zawodników, tylko dwóch. Dobra, robimy zmiany wszystkie, o których mówiliśmy. Wejdźmy sobie tak w zarządzanie. Przede wszystkim Ribery musi być tutaj wyżej. Po drugie Leao idzie na bok. Po trzecie wjeżdża też Messi. Po czwarte Diabi, więc gramy tak. I teraz jeszcze tak, target man to będzie oczywiście Van Dijk. Lewy rzut, tak, powinno być lepiej. Messi po długim, to już musiał być gol, 2-1. Te zmiany naprawdę robią robotę. Nie, dlaczego to spadło pod nogi Okoczy? Mamy 2-2. Ta piłka mogła spaść wszędzie, dosłownie wszędzie. Spadła idealnie tam, gdzie biegł. Siedzi. Haha! Ribery, drodzy państwo, 3-2 i meldujemy się prawdopodobnie w rundzie drugiej. Koniec, tak, idealnie, koniec meczyku. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Słaby bramkarz dość. O nie, ale przód. Tak, tak, tak. I po długim. Tak jest, Milito, jak z dobrych czasów Interu. Pięknie. Jest bramka na 2-0, ale Cole to fajnie skończył. Dobra, a to są jeszcze niewprowadzone zmiany wszystkie w tym składzie. Czyli ta ławka rezerwowa z lepszymi zawodnikami czeka cały czas. Widzowie, z dedykacją dla czatu, proszę. Nawet fajna akcja. Oj, to jest bramka na 3-1. Bramka do szatni niestety, tracimy, ale zaraz wchodzi ekipa prawdziwa. Coś fajnego jeszcze zdziała. Dobra, Messi. 4-1. Meldujemy się w półfinale, tak jak powiedziałem. 3-2-4-1, zobaczymy co w półfinale będzie, ale w ogóle ja nie czuję w tej formacji środka pola. Środek pola to jest dramat. Uuu. Dziwna formacja, dużo non-rerów i on jest w półfinale, oj. Będą zmiany, zaraz coś czuję. Albo gościu ogarnięty, sobie takim składem pyka i mnie porobi. Po krótkim. Ale widziałem jak ten tupta! Tak o! Haha. Może teraz. Messi po krótkim przesuwał się bramkarzem. Czyżby to był finał? Zobaczmy. Przekonajmy się, czy to będzie wielki finał, czy to jest rage quit. Mamy rage quit i mamy ostatni mecz, który zaraz zagram, czyli finał właśnie. Dobra obrona, dobra. O ty, w ogóle, ale składzik. No, to nie będzie łatwe to ugrać, ale spróbujemy i tak dojść do finału tutaj. To już jest fajnie. Dwa. Niestety. Dobra, trzeba robić szybciej te zmiany, tak mi się wydaje. Wpuszczać ekipę, bo tutaj za chwilę nie będzie co zbierać. Tak ładnie to zagrałem i nie zabrał się z piłką. Trochę za plecy to podanie było. Dobra, ryzykujemy. Oj, jajajajaj. Szkoda mi teraz podwójnie. Szkoda mi podwójnie tej akcji przed chwilą. Tak się zastanawiam, z czego wynikają te niedokładne podania u mnie. Czyżby to było GG? Vini, drodzy państwo, GG. Greedy. Polak? Polak chyba. Przynajmniej honorowa, dla widza, 3-1. Niby to jest jeszcze do odrobienia, ale to... Nie ta formacja i nie ten skład, nie ten przeciwnik, czyli nic się zgadza. Może jeszcze jedna, jeszcze jeden. Gdzie się przesuwasz? Gdzie tam tuptasz? Gdzie tam tuptasz? 3-3. Ale już bez greedy, już bez greedy. Szkoda, no. Powalczyłem do samego końca. Aha. No nie. To ja tutaj szukam podania ostatniego, a tu mi ziomek jeden w drugiego wbiega. Ja pierdzielę. Ale mu się ciepło zrobiło po tym greedy, kurde, jak z 3-0 na 3-3 zrobiłem. Tak czy inaczej, drafcik naprawdę przyjemny. Spróbujemy zrobić 121 jeszcze i zobaczmy, czy coś tu w nagrodach w ogóle będzie. Ja nie liczę na to, żeby to się zwróciło, bo to też wątpię. Gdzie jest ta paczka? Tutaj. Bez walkoutów, w paczce numer 1. Można sobie od razu sprzedać to wszystko, to przyda się na kolejne drafty, kolejne challenge na tym koncie. I paczka ta większa numer 2. No właśnie. Nawet nie wiem, jak przeczytać nazwisko.